Witam was wszystkich bardzo serdecznie na łące. Na łące, na której nigdy nie nagrywałem wideo. To jest taka łąka niedaleko mojego domu, ale w sumie nigdy nie wpadło mi do głowy, żeby tutaj nagrać jakiekolwiek wideo. I dzisiaj wybrałem to miejsce czysto spontanicznie, bo przygotowuję się do przeprowadzki. Przeprowadzam się do Krakowa. I gdy wybierałem pomysł na nagranie, gdy się przygotowywałem, no zdałem sobie sprawę z tego, że nie mam zbyt wiele czasu na przemyślenie tego, gdzie nagrywać i co nagrywać, więc szybko wziąłem jeden z tematów na nagranie, który miałem zapisany na swojej tablicy, chwyciłem za kamerę, no i wyszedłem z domu, wziąłem z sobą drona i przyszedłem tak w ten sposób tutaj na tą łąkę. Witam was, cześć i czołem, tutaj wasz osobisty guru Damian, który dzieli się swoimi osobistymi przemyśleniami dotyczącymi najgłębszych zagadnień naszej egzystencji. A jak? Powstrzymaj mnie. Bardzo się cieszę z tego, że mogę z wami porozmawiać, że możemy sobie pobyć, nawet jeżeli dzieje się to w taki sposób, że ja nagrywam to nagranie, a wy mnie oglądacie, wiecie, w taki sposób elektroniczny, to i tak jestem bardzo wdzięczny z tego, że jesteście. Dzisiaj taki temat, taki pomysł na nagranie. Bycie ofiarą pozytywnych nawyków. Generalnie, gdy przyszedł mi ten temat do głowy, to zauważyłem, że mam takie skojarzenie, jakoby bycie ofiarą pozytywnych nawyków było w pewien sposób negatywne. W taki sposób podszedłem do tego tematu, gdy zacząłem na karteczce rozpisywać swoje pomysły, jakieś przykłady. No bo generalnie dzisiaj jest taki progres, taki ruch, taki postęp samorozwojowy, abyśmy się rozwijali, dążyli za celami, za pragnieniami, za marzeniami, abyśmy wierzyli w siebie, abyśmy nauczyli się lepiej zaspokajać nasze potrzeby, abyśmy stawiali realne cele i je osiągali, abyśmy budowali świetne relacje z ludźmi, abyśmy budowali zdrowe nawyki, które nas umacniają, takie jak na przykład medytacja, joga, siłownia, czytanie książek, tworzenie treści, zdrowe odżywianie, czy stosowanie jakichkolwiek sposobów na to, żeby mieć lepsze, obfitsze, zdrowsze życie, abyśmy byli szczęśliwi, spokojni, uradowani, abyśmy mieli pasję, no i cieszyli się tym życiem, tak? Myślę, że to jest jakiś sposób na życie dużo lepszy i dużo zdrowszy od umęczania się nad sobą, zadręczania się, posiadania jakichś nałogów, uzależnień, problemów psychicznych, psychologicznych. No bo generalnie ten ruch tej takiej, mógłbym powiedzieć, psychologii pozytywnej ma na celu ukształtować nasze ego, ma na celu ukształtować naszą osobowość w taki sposób, abyśmy poszli jednak z tym prądem ewolucji, abyśmy uwierzyli w to, że ewolucja idzie w kierunku rozwoju, jest dla nas dobra, jest pozytywna i że życie dzieje się dla nas, tak? Że nie jesteśmy ofiarami tego życia, ale to my jesteśmy stwórcami tego życia. I wiecie, ten światopogląd, bo to jest pewnego rodzaju światopogląd, to jest filozofia pozytywna, tak jak powiedziałem wam wcześniej, bierze się również z takiego podejścia naukowego, bo wyszliśmy z ery, gdy rządziły nami religie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale średniowiecze było takim okresem, gdzie dominowała religia. Mieliśmy te tematy związane z oświeceniem. Wiecie, jak szła ta taka spirala, to w szkole średniej i w gimnazjum było z tymi różnymi epokami. Ja już nawet nie pamiętam tych epok, ale generalnie jak przestudujecie te epoki, to jest to aspekt właśnie naszej ewolucji, tak? To były takie epoki, tam było barok, chyba renesans, odrodzenie, oświecenie, coś tam, pewnie pomieszałem wszystko. Jak ktoś to pamięta, to proszę napiszcie na dole w komentarzu, z miłą chęcią sobie to odświeżę i przypomnę. No i teraz mamy takie współczesne życie, naszą cywilizację, no i bardzo rozwinęła się nauka, postęp technologiczny, no i między innymi nasza psychologia.
z tym, że jeżeli zaczniecie studiować psychologię i naprawdę weźmiecie się za to porządnie, to zobaczycie, że w głębi nauk psychologicznych wciąż jest taki paradygmat, taka główna presupozycja, czyli takie podstawowe, fundamentalne założenie, że rzeczywistość jest zbudowana z materii, że rzeczywistość jest zbudowana z atomów, no i że możemy ją badać, mierzyć, podejść do niej w sposób stricte naukowy, tworzyć różne zasady, poglądy. Wiecie, stąd między innymi biorą się te tematy związane z psychologią perswazji, wpływu, manipulacji, marketingu, NLP, programowania neurolingwinistycznego, coachingu i tych wszystkich takich właśnie tematów stricte intelektualnych, które mają na celu głównie uporządkować nasze życie, tak? To głównie o to chodzi w tego typu tematach, żeby wprowadzić porządek do naszego życia. No i teraz też zostaje odkrywany taki temat związany z metafizyką, z fizyką kwantową, z duchowością, z energią, choć te tematy były w naszym świecie już od dawien dawna, bo to są tematy, o których opowiadali mistycy. Między innymi tym zajmuje się Advaita Vedanta, Non-Duality, Kundalini, niektóre religie, które są bardziej świadome tego, czym jest Non-Duality, prawdziwy mistycyzm, tak? Mam tutaj na myśli o tematy związane ze świadomością niedualistyczną, jednością. No i generalnie my w tej chwili jesteśmy na takim skraju, gdzie dopiero zaczyna wyłaniać się taka świadomość tej jedności, zarówno materialistycznej, jak i duchowej, bo zaczynamy mieć tą świadomość, że ta rzeczywistość materialna jest również duchową rzeczywistością, a ta rzeczywistość duchowa jest również materialną rzeczywistością. Ja myślę, że przyszłość naszej duchowości oraz tych tematów związanych właśnie z psychologią, rozwojem, motywacją, inspiracją, coachingiem, te tematy będą szły w takim kierunku integralności, czyli budowania takich struktur wiedzy oraz mądrości, abyśmy wszyscy mogli zintegrować nasze życie codzienne, abyśmy czuli bardziej pełnię i obfitość w naszym życiu. Wiecie, żebyśmy niczego nie dyskryminowali, bo też bardzo często jest taki pogląd w duchowości, że pieniądze są złe, że rząd jest zły, że społeczeństwo jest złe, żeby zniszczyć wszystkie zasady i ograniczenia. To jest taki trochę skrajnie anarchistyczny pogląd, ale on też wynika z tego, że gdy budzi się świadomość w człowieku, to ten człowiek zdaje sobie sprawę ze wszystkich swoich ograniczeń oraz uwarunkowań i zdaje sobie sprawę również z ograniczeń jego otoczenia i z uwarunkowań innych ludzi. No i stoi na takim zdężeniu dwóch sił, bo z jednej strony jego świadomość się budzi i chce być wolna, chce się wyswobodzić, ale z drugiej strony mamy tą presję społeczną, żeby się dopasować i ukształtować swoją własną osobowość pod potrzeby innych. No i na dobrą sprawę to jest taka walka dwóch ekstremów, no i na rozdzieleniu tych dwóch ekstremów jesteśmy my, tak? My i nasze ego, co na dobrą sprawę objawia się jednym wielkim psychologicznym konfliktem w naszych głowach. Możecie zacząć obserwować swoje własne umysły i zobaczycie, że wasz umysł praktycznie non-stop gada z innymi ludźmi, no i stoi na takim zderzeniu ekstremu pomiędzy ja a inni, tak? Ale na dobrą sprawę ja i inni są nierozdzielni, więc to jest wszystko jedno. I jak dostrzeżecie jedność waszego ja oraz ja innych ludzi, to zobaczycie, że no to jest naprawdę wszystko ze sobą połączone, jest bardzo zbliżone. Słuchajcie, ofiara pozytywnych nawyków. Generalnie, tak jak wspomniałem wam wcześniej na samym początku, chciałem poruszyć ten temat w takim negatywnym aspekcie, czyli że dzisiaj no wszyscy zostajemy niejako przyciśnięci, zmuszeni do tego, żeby się starać, rozwijać, żeby być lepszymi, że to znowu powoduje dużą ilość poczucia winy, no bo oglądamy te różne wideo motywacyjne innych coachów, innych guru, innych mistyków, wydaje nam się, że ich życie jest takie idealne i że my musimy być tacy sami, że musimy się starać jeszcze bardziej i budowany jest w nas tak zwany fear of missing out, czyli FOMO, czyli taki strach, że coś mnie ominie, że nie jestem na bieżąco z najnowszym filmem, z najnowszym wpisem. O Boże jedyny, a mój guru już się tak rozwinął, a jeszcze jestem niewystarczająco dobry. I generalnie
stajemy się takimi ofiarami, tak? Pozytywnych nawyków, medytacji. A jak nie zrobię tej medytacji, to już jestem winny. I czytania książek. A jak nie przeczytam się niedowem, to znów jestem winny. Jak nie umyję zębów, to wina. Jak kogoś ocenię i osądzę, to wina, bo powinienem być tak grzeczny i cotliwy, że nie powinienem oceniać. Jak mam negatywne emocje i złość, i niepewność, i żal, i rozpacz, i rozpamiętuję przeszłość, i mam wątpliwości dotyczące przyszłości, to wina, bo nie jestem jeszcze oświecony i tak na dobrą sprawę walczę z tym swoim ego. Nie wiem, co ja tutaj robię, ale może kiedyś ta obietnica pięknego jutra zostanie przede mną spełniona i będę oświeconym człowiekiem i będę szczęśliwy, bla 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 bla. Ale wiecie, to co ja tutaj przedstawiam, to jest taki trochę dualistyczny model, bo mamy te pozytywy, mamy również te negatywy. Ale na dobrą sprawę, jak wszyscy doskonale wiemy, życie nie jest czarno-białe i na dobrą sprawę posiada swoje odcienie szarości. I czasami może być dobrze, czasami może być źle, czasami może być tak, czasami jesteśmy u góry, czasami na dole, czasami mamy więcej energii, czasami mniej. Czasami nam się chce, czasami nam się nie chce, czasami my kontrolujemy sytuację, czasami sytuacja kontroluje nami, czasami ktoś ma nad nami kontrolę, czasami my mamy kontrolę nad kimś, czasami nad sobą, czasami nie. Czasami mamy taką świadomość, że wydaje nam się, że wszystko jest jednością, a potem jedność jest wszystkością. Potem możesz mieć poczucie, że zeschizowałeś i zwariowałeś, ale na dobrą sprawę potem się śmiejesz sam z siebie, bo okazuje się, że granica pomiędzy byciem normalnym człowiekiem a człowiekiem, który zwariował, na dobrą sprawę nie istnieje i nie istnieje na tym świecie wyższa siła nad tym, co się dzieje tu i teraz, a tym samym idealny model tego, co to znaczy być zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, bo szczęście jest czymś relatywnym i pozostajemy wszyscy w chwili obecnej, czytając Eckharta Tolle i medytując, tak? Tutaj generalnie trochę popłynąłem, ale myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi, bo tak wygląda mniej więcej nasze życie. Jest totalnie chaotyczne, jest totalnie sprzeczne, jest totalnie pomieszane. Nasze umysły działają jak nadajniki i odbiorniki fal radiowych, więc na dobrą sprawę nie mamy co się temu dziwić i oczekiwać, że wszystko będzie idealne, stabilne, bo na dobrą sprawę stabilność to jest kwestia umowna i w takim dojrzałym i zrównoważonym rozwoju wydaje mi się, że powinno nam zależeć na tym, żeby ta równowaga i balans był w okresie długofalowym, żeby się też tak nie przejmować tymi problemami codziennymi, bo wiadomo, że jak ktoś jest w procesie i coś realizuje, to czasami ma trudne i lepsze dni, a czasami ma takie i takie dni, siakie i owakie i po jakimś czasie, gdy już wychodzi z tego procesu i osiąga ten swój cel, zdaje sobie sprawę, że wcale nie jest tak źle i na dobrą sprawę jest w tym miejscu, w którym jest i życie kieruje go ku rozwojowi, tak? Wszystko się zapętla i wracamy do punktu wyjścia, w którym zdajemy sobie sprawę, że wszystko służy nam, naszemu rozwojowi, naszemu byciu. Życie nie jest problemem do naprawienia, zagadką do odkrycia. Kosmos nie ocenia i nie popełnia błędów. Wiecie, i tak to generalnie jest. I tutaj też, gdy przygotowywałem się do tego nagrania, wpadło mi do głowy takie totalne przeciwieństwo tego, co wam powiedziałem odnośnie tego poczucia winy i budowania pozytywnych nawyków. Bo generalnie bycie ofiarą pozytywnych nawyków po jakimś czasie sprawia, że mamy większą kontrolę nad życiem. Medytacja sprawia, że jesteśmy spokojniejsi. Yoga sprawia, że jesteśmy bardziej zrównoważeni. Gdy mamy kontakt z bliskimi osobami i utrzymujemy z nimi więź i staramy się być z nimi nawet w tych trudnych momentach, to potem się okazuje, że te relacje jakoś kwitną i mamy wspaniałych ludzi wokół siebie. Gdy realizujemy swoje cele, gdy dajemy z siebie 100%, okazuje się, że ten perfekcjonizm i to bycie ofiarą tych pozytywnych nawyków daje nam mistrzostwo, a mistrzostwo daje nam panowanie nad samymi sobą. A panowanie nad samymi sobą daje nam paradoksalnie większą wolność nad życiem niż takie poczucie, jakbyśmy zaprzeczali istnieniu granicom i byli tacy negatywni i sceptyczni wobec społeczeństwa. Bo wychodzi bowiem na to, że każdy z nas jedyne co może zrobić w tym życiu, to jest opanować samego siebie i wracamy tutaj do kwestii bardzo subiektywnych, bardzo prorozwojowych, ale ja myślę, że bardzo dojrzałych, bo to nie są tematy takie stricte filozoficzne, że ja sobie tutaj gdybam i
I z palca wyciągam te rzeczy, bo ja tego doświadczam na co dzień, ja cały czas pracuję nad sobą, uczę się nowych rzeczy, dzielę się z wami wartością, wiedzą, poznaję nowych ludzi, dzięki nimi też również odkrywam nowe rzeczy, czasami ktoś mi coś powie i temu zaprzeczam, a potem okazuje się, że ma rację. I tak to już jest tutaj na tej naszej planecie. Wiecie, mamy całe życie do przeżycia na dobrą sprawę. Ja myślę, że każdy z nas potrzebuje mieć taką filozofię tego życia, aby być szczęśliwym, aby być spokojnym, aby być zbalansowanym, aby nauczyć się balansować obydwa ekstrema, umieć zadbać o siebie, umieć zadbać o innych ludzi, starać się utrzymywać taką względną prostotę w swojej własnej rutynie, aby rzeczy, które żebyśmy mieli do zrobienia, żeby były zrobione, ale z drugiej strony też nie nadmiernie upraszczać niektórych tematów, które wymagają dodatkowej pracy czy wysiłku. Bo tutaj wiadomo, życie jest tak relatywne, że ciężko jest w ogóle cokolwiek stwierdzić. Nikt z nas nie wie tego, czego nie wie, nie? Takie fundamentalne założenie, że generalnie skoro czegoś nie znasz, to znaczy, że tego nie znasz. To znaczy, że nic o tym nie wiesz. Więc skąd masz wiedzieć cokolwiek o tym, czego nie znasz? I myślę, że gdy człowiek głęboko się z tym zderzy i się temu podda i przestanie walczyć z tym, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego, to z tego rodzi się zaufanie, z tego rodzi się dojrzałość. Dojrzałość osądu, dojrzałość w takim przyglądaniu się sobie i innym ludziom i takiej obiektywnej ocenie sytuacji. To prawie jakbym taką filozofię stoicyzmu tutaj opowiadał na drodze swojego własnego doświadczenia. I tak na samym końcu, słuchajcie, będę kończył, bo nagranie się trochę przedłuża. Ofiara pozytywnych nawyków. Czy warto jest być ofiarą pozytywnych nawyków? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że warto. Warto jest być ofiarą pozytywnych nawyków, bo to daje nam poczucie konstruktywnego życia, poczucia sensu, stabilności i tego takiego wewnętrznego poczucia spójności, że każdego dnia mogę zrobić coś, co się powtarza, tak, w pewien sposób ta rutyna, ale jednocześnie dzięki tej powtarzalności mogę stawać się w tym lepszy i mogę uczyć się też nowych rzeczy. Wiecie, taki paradoks, że dzięki powtarzaniu i robieniu cały czas tego samego uczę się nowych rzeczy. Bo co innego jest, gdy nie mamy takiego porządku w życiu, to wtedy czasami można mieć takie poczucie, że życie nam się rozjeżdża między palcami i nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. A tak jednak te poczucie takiego porządku, no jednak myślę, że ma jakiś głębszy sens. Tutaj oczywiście do wszystkiego potrzebna jest świadomość. Świadoma obecność, świadomość tego, co dzieje się tu i teraz. Ta taka duchowa świadomość, taka świadomość obserwująca, która niczego się nie tyka, niczego się nie wypiera, do niczego się nie przywiązuje, daje nam takie poczucie duchowej wolności, nie tylko takiej wolności walki z ograniczeniami i warunkami, ale takiej duchowej wolności i tego takiego poczucia wewnętrznego spełnienia na bardzo głębokim i intymnym poziomie. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że obejrzeliście to nagranie. Cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną w ten wiosenny i piękny dzień. Słuchajcie, następnym razem chyba zobaczymy się już w Krakowie. Tak. Zobaczymy się już w Krakowie. Dajcie dla mnie proszę łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.